Tytuł kursu. Podstawy, elementy prawa administracyjnego. Moduł 7. Organy administracji rządowej i samorządowej. Temat. Struktura organów administracji rządowej w województwie. Samorząd terytorialny w Polsce jest trójszczeblowy. Kolejne szczeble to najniższy i podstawowy – gmina, następnie lokalny – powiat oraz regionalny – województwo. Każdy z tych szczebli zasadniczego podziału kraju jest unormowany oddzielną ustawą i podlega odrębnej charakterystyce. Administracja publiczna w województwie wykonywana jest przez wojewodę. To jest zwierzchnik administracji zespolonej. Organy administracji specjalnej podległe bezpośrednio ministrom oraz przez organy samorządu województwa. Ogół mieszkańców województwa tworzy z mocy prawa regionalną wspólnotę samorządową, a województwo jest wspólnotą mieszkańców oraz jednostką podziału terytorialnego kraju. Ustawa przewiduje domniemanie kompetencji na rzecz samorządu województwa, jeśli idzie o ewentualne spory kompetencyjne z administracją rządową. Jednocześnie ustawa gwarantuje nienaruszalność samodzielności innych jednostek samorządu terytorialnego, powiatu, gminy. Zgodnie z ustawą samorząd województwa współtworzy warunki rozwoju województwa. Jako przykładowy obszar działalności samorządu wojewódzkiego ustawa wymienia m.in. pielęgnowanie polskości, rozwijanie świadomości obywatelskiej i kulturowej mieszkańców, zachowanie i racjonalne korzystanie z zasobów przyrody oraz ochrona i kształtowanie środowiska, dbałość o rozwój kultury, ochronę dziedzictwa kulturowego o znaczeniu regionalnym, utrzymanie i rozbudowę infrastruktury technicznej i gospodarczej o znaczeniu regionalnym, w tym pozyskiwanie i łączenie środków finansowych, publicznych i prywatnych na rzecz wykonywania zadań dla społeczeństwa, warunkujących rozwój regionalny. Samorząd dba o umacnianie obronności państwa, wspiera i prowadzi działania na rzecz podniesienia poziomu wykształcenia obywateli i zapewnia promocję walorów regionu. Organami województwa są sejmik i zarząd województwa. Marszałek województwa, wybierany przez sejmik, stoi na czele sejmiku i zarządu. Sejmik jest organem stanowiącym i kontrolnym województwa. W jego skład wchodzą wybierani w bezpośrednich wyborach radni. Zarząd jest organem wykonawczym województwa. Składa się z 5 do 7 osób z marszałkiem jako przewodniczącym. Marszałek jest kierownikiem Urzędu Regionalnego Województwa. Administrację rządową w województwie wykonuje wojewoda, organy administracji specjalnej, a na podstawie porozumień organy samorządu województwa, kierownicy służb i inspekcji powiatowych, organy innych samorządów. Struktura organów samorządu terytorialnego. Mapa Polski, podział na województwa. Materiał został opracowany w ramach projektu Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.